Kultura musi odpowiadać na bieżące potrzeby i poruszać istotne kwestie dla lokalnych społeczności. O tym, w jakim stanie jest dziś kultura subregionów należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, będą rozmawiać jej przedstawiciele, a do debaty zaproszeni zostaną ci, którzy na kulturze znają się najlepiej. Właśnie zapowiedziano pierwszy w historii kongres Metropolia Kultury. Najważniejsze jest to, abyśmy mieli jasno powiedziane, w którym miejscu się znajdujemy. Prawda, co nam zagraża? Gdybyśmy zapytali animatorów, działaczy kultury, profesjonalistów, to by odpowiedzieli w tej chwili, że największym zagrożeniem są pieniądze. Ale w momencie, kiedy zagrożeniem jest brak pieniędzy, no to można pomyśleć o innowacjach, można pomyśleć o współpracy. Współpraca jest już tym czynnikiem, który podnosi możliwy kapitał każdej organizacji, każdej instytucji. I to głównie przedstawiciele właśnie instytucji kultury wezmą udział w kongresie, który odbędzie się w październiku. Będzie to przestrzeń dla rozmów na wielu płaszczyznach, we wszystkich miejscach z kulturą związanych, a gospodarzem wydarzenia będzie Sosnowiec. Będziemy też mówić o warunkach życia, o tym, co sprawia, że ludzie uczestniczą w kulturze, albo co przeszkadza w uczestniczeniu w kulturze i co zrobić, żeby takich barier, przeszkód nie było. Więc to nie będą tematy stricte związane z kulturą, ale takie tematy z pogranicza kultury i dziedzin społecznych. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z Katowicami na czele przygotowuje się do walki o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Rozmowy o kondycji kultury w regionie są więc niezbędne, czego zwieńczeniem ma być kongres. My się zmieniamy w województwie śląskim dosyć mocno, w sensie kulturalnym, po COVID-zie i w trakcie wojny. Musimy dostosować nasze myślenie do oczekiwań zarówno publiczności, ale do tego wszystkiego, jak zmienił nas COVID i jak zmienia nas wojna. Myślę, że jedynym zagrożeniem to są finanse, jak wszystko, o czym mówimy w obecnych czasach, gdy finanse samorządów są w kiepskim stanie, jeżeli właśnie chodzi o wydatki bieżące, bo one są najważniejsze. I ja myślę, że to jest jedyne zagrożenie, bo widzimy, że zainteresowanie kulturą jest ogromne, że ludzie garną się do tego, żeby korzystać czy to z domów kultury, czy teatrów, wszystkiego, co z kulturą związane. Szczegółowy program kongresu poznamy w okolicach wakacji, jednak już dziś można powiedzieć, że planowany jest na 19 do 20 października.